Ja wiem, że to wielu będzie nie w smak, ponieważ istnieje wiele takich współczesnych teorii, że można coś robić inaczej i mimo to przeżyć, mimo że się to robi wbrew naturze. Na przykład można wbrew naturze, no bo w naturze nie występuje coś takiego jak chociażby no, Fish Mac albo Big Mac albo hot dog, nie występuje, a ludzie to wbrew naturze jedzą i jakoś żyją i to jest najlepszy dowód na to, że można żyć wbrew naturze, a mimo to żyć, no może niekoniecznie w zdrowiu, ale się żyje. I chcę wam powiedzieć, kochani, że po tym zupełnie wstępie nie na temat, chcę wam powiedzieć, co chcę wam powiedzieć. A chcę wam powiedzieć, że rolą kobiety w naturze, rolą kobiety w naturze jest stworzenie mężczyzny. Czyli rolą kobiety jest wzięcie sobie jakiegoś takiego chłystka, którego się nazywa facetem, i zrobienie z niego mężczyzny. To znaczy, on ma się przeistoczyć z facecika w coś, co potrafi się zaopiekować nie tylko nią, ale również potomstwem, rodziną. To znaczy, w naturze ten facet wydziela testosteron, który pod wpływem kontaktu z kobietą po jakimś czasie zamienia się w coś takiego, co się nazywa wazopresyna. I ta wazopresyna jest to taki hormon związku. On nagle po paru latach, nagle po paru latach, on zaczyna doceniać, zaczyna cenić coś takiego jak rodzinę, jak małżeństwo. I to się dla niego staje święte. I to rolą kobiety jest doprowadzić do tego, żeby on się stał opiekunem rodzinnym, żeby stał się opiekunem ojcowizny, żeby się stał opiekunem jej opiekunem, żeby się opiekował dziećmi i żeby on bez tego nie potrafił żyć. I to jest rola kobiety. Natomiast jaka jest rola mężczyzny, jaka jest rola faceta, jaka jest rola chłystka? Kochani, drogie, kochane panie, chcę wam powiedzieć, że rolą samca gatunku Homo sapiens jest pokazanie samiczce gatunku Homo sapiens, co to jest seks. I pokazanie, że ten seks jest piękny, że ten seks to jest coś tak cudownego. On wie o tym od najmłodszych lat, że seks jest cudowny i to mu się strasznie podoba, ale on ma przekazać tę swoją wiedzę swojej kobiecie, ma jej pokazać, powiedzieć: kochanie, zobacz, to jest cudowne i to daje ogromną radość i to może być kolorowe, może być to śliczne, może to być wielobarwne, to może być aż błyszczące, to może być takie śliczne. Kochanie, to nie tak, jak mówiła twoja mamusia, to może być naprawdę piękne i ja ci to pokażę. I rolą mężczyzny jest pokazać kobiecie, jaki piękny jest seks. I jak mu się to uda, to on jest nie tylko mężczyzną, staje się nie tylko mężczyzną, a księciem z bajki. Amen.